Śpiąca królewna. Dawno, dawno temu żyli sobie król i królowa, którzy rządzili odległym królestwem. Byli to władcy hojni i łaskawi. Już od wielu lat trwali w małżeństwie, lecz wciąż nie mieli dzieci. Choć od dawna marzyli o potomku, marzenie to dotąd się nie spełniło. Nadszedł jednak dzień, w którym ziściły się ich sny. Królowa urodziła córeczkę. Nazwano ją Aurorą, niczym boginię świtu, ponieważ odkryli, że wypełnia ich życie światłem. Cały dwór wydawał się rozjaśniać na widok uśmiechu dziecka. Wkrótce rozpoczęto też gorączkowe przygotowania do uroczystości, która miała się odbyć na zamku na cześć małej królewny. Każdy kąt budynku został zamieciony i wysprzątany przez służbę, która przygotowała 100 pokoi gościnnych. Na tydzień przed wydarzeniem kucharze zaczęli zagniatać ciasta, siekać i piec, a kelnerzy polerowali złotą zastawę dla najważniejszych gości. Setki zaproszeń wypisano ręcznie złotym tuszem i wysłano najszybszymi posłańcami we wszystkie strony królestwa. Do najbliższych swemu sercu osób król pisał osobiście. Zaprosił w ten sposób wróżki, które żyły w jego państwie i miały zostać matkami chrzestnymi dziewczynki. Król zaprosił 7 wróżek, choć sióstr z magicznego lasu w rzeczywistości było 8. O najstarszej wróżce z gór nikt już nie pamiętał, ponieważ od lat żyła samotnie w jaskini, oddając się studiowaniu czarnej magii. Wreszcie nadszedł długi, wyczekiwany dzień. Goście zaczęli napływać do zamku od samego świtu. Podczas uroczystości podchodzili do kołyski, by pokazać prezenty, jakie przynieśli królewnie. Na końcu podeszły i wróżki, które miały dla małej Aurory najcenniejsze dary, jakie można sobie wyobrazić. Przy pomocy różdżki obdarowywały ją największymi zaletami. Lecz kiedy podchodziła ostatnia z nich, by ofiarować dziecku radość, podmuch wiatru otworzył drzwi do zamku, a gęsty, ciemny dym wypełnił korytarz. W środku chmur ukazała się 8 wróżka, stara czarownica z gór, wściekła i obrażona, że nikt jej nie zaprosił. — Co się dzieje? Kim jesteś? — spytał król, spiesząc w stronę Aurory, która na widok kobiety wybuchnęła płaczem. Czy to ta dziewczynka, której miałam nie poznać? Wróżka z gór wskazała na królewnę różdżką. To nasza córka, odrzekł król. Kim jesteś? Jestem dużo potężniejszą czarownicą niż te wróżki kiedykolwiek będą. I nie znoszę, kiedy się mnie lekceważy. Ta zniewaga jest nie do przyjęcia. Przepraszam, że cię obraziłem, powiedział król. Błagam, siądź z nami. Mam nadzieję, że zdołasz nam wybaczyć. Oczywiście, wasza wysokość, ale tylko wtedy, jeśli i ja będę mogła ofiarować coś małej księżniczce, odparła czarownica ze złośliwym uśmieszkiem. Wtedy wzniosła różdżkę, skierowała ją w stronę dziewczynki i zawołała. Kiedy księżniczka skończy 18 lat, ukłuje się wrzecionem i umrze. To powiedziawszy, wiedźma owinęła się w czarną chmurę i zniknęła tak szybko, jak się pojawiła, zostawiając rozpaczoną królewską parę i przerażony dwór. Kiedy dym opadł, najmłodsza wróżka, której przeszkodziło wtargnięcie czarownicy, powiedziała nieśmiało. Myślę, że mogę mieć rozwiązanie. Moje moce nie są wystarczająco potężne, by zdjąć urok rzucony na dziecko, ale wciąż nie dałam księżniczce swojego prezentu i mogę osłabić straszliwą zemstę wiedźmy, wyjaśniła. Kiedy ukłuje się wrzecionem, Aurora nie umrze, ale zaśnie na 100 lat razem z całym dworem, i tylko pocałunek prawdziwej miłości będzie mógł ją zbudzić, dodała.
króla i królową nieco to uspokoiło, ale wydali też dekret. Dla bezpieczeństwa królewny od tego dnia nikt w królestwie nie miał prawa posiadać w domu wrzeciona. To z pewnością ochroni naszą córkę, powiedział król, tuląc żonę i niemowlę. Lata mijały i nic nadzwyczajnego się nie działo. I jak przypowiadały wróżki, królewna dorastała i wyrosła na uprzejmą i radosną dziewczynę, wesołą i ciekawą świata. Na nieszczęście ta ostatnia cecha wpędziła ją w kłopoty. Na dworze właśnie przygotowywano wielkie przyjęcie z okazji jej 18 urodzin. Aurora była już zmęczona oczekiwaniem na uroczystość. Wybrała się więc na przechadzkę po zamku. Gdy dotarła do wysokiej wieży, na jej szczycie zobaczyła komnatę, w której nigdy wcześniej nie była. Jakie to dziwne, nie wiedziałam nawet, że jest tu jakieś pomieszczenie, powiedziała do siebie księżniczka i uchyliła drzwi. Zobaczyła staruszkę obracającą wrzecionem. Podejdź, moja droga, jak miło mieć jakieś towarzystwo, rzekła kobieta, zachęcając ją, by się zbliżyła. Co pani robi? Co to jest? Zapytała młoda dziewczyna. To wrzeciono, księżniczko. Używa się go do przędzenia. Chciałabyś spróbować? Aurora nigdy wcześniej nie widziała takiego urządzenia. Zaciekawiona sięgnęła po nie i niechcący ukłuła się w palec, z którego spłynęła kropla krwi. Nagle księżniczka poczuła się słaba i zmęczona. Ostatnią rzecz, jaką usłyszała, był śmiech starej kobiety, która okazała się wiedźmą z gór. Teraz świętowała dokonanie zemsty, podczas gdy Aurora wraz z całym dworem zapadła w magiczny, głęboki sen. Lata mijały i z czasem zamek obrósł nieprzebytym gąszczem cierniowych krzewów, które go otoczyły i całkowicie zakryły. Także nawet flag powiewających na dachu nie było widać. Tymczasem po całym kraju krążyła legenda o Aurorze, czekającej w najwyższej wieży zamku na ratunek w postaci pocałunku prawdziwej miłości. Lecz żaden z zalotników nie mógł dotąd przedostać się przez kolczaste chaszcze. W końcu do bram królestwa zawitał młody książę, gotowy podjąć wyzwanie, nie wiedząc, że tego właśnie dnia mijało równe 100 lat, odkąd czar się spełnił. Kiedy zbliżył się do gęstwiny krzewów, odnalazł przepiękne kwiaty, które nagle ustąpiły mu z drogi i mógł bez przeszkód wejść do zamku. Szukając księżniczki, przemierzał korytarze, a wszędzie widział śpiących szlachciców i służących, którzy leżeli jeden obok drugiego na podłodze. Wspiął się do tronu, gdzie siedzieli król i królowa, obejmując się nawzajem. Książę wyminął ich i wszedł po schodach do małego pokoju, w którym spała Aurora ze słodkim uśmiechem na pięknej twarzy. Głęboko poruszony zbliżył się do księżniczki, długo patrząc na jej pogodną, urodziwą twarz. Potem podszedł jeszcze bliżej i musnął jej usta pocałunkiem. W jednej chwili pokój wypełnił się światłem, jakby nagle wzeszło słońce. Kiedy promienie dotknęły twarzy księżniczki, dziewczyna zamrugała nagle i powoli otworzyła oczy. Tak, Aurora obudziła się z długiego snu, a razem z nią obudził się cały dwór. Od tego dnia przez miesiąc w zamku odbywały się przyjęcia z okazji złamania klątwy i ślubu Aurory. Na wesele przybyły też matki chrzestne, wróżki.